zła, nie wolni żadna klęska, nie zdroży śmiałych żaden brud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie mur. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, podbierze prawo gniew. O Wiśle, Wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Szanowni Państwo, spotykamy się tradycyjnie 1 sierpnia na Kopcu Powstania Warszawskiego przy pomniku Znaku Polski Walczącej, aby uczcić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Witam serdecznie na części oficjalnej uroczystości. Szanowni Państwo, do miejsca uroczystości zbliża się sztafeta pokoleń. Dowódcą sztafety jest powstaniec pułku Armii Krajowej Baszta Jerzy Grzelak. Sztafeta przyniosła ogień pamięci z grobu nieznanego żołnierza. Ogniem tym zostanie rozpalone ognisko na Kopcu. Panie prezydencie, dowódca sztafety pokoleń Jerzy Grzelak melduje przybycie sztafety z ogniem z grobu nieznanego żołnierza. Proszę o wspólne wzniecenie ogniska, które będzie się paliło przez 63 dni. Panią baczność! Baczność! Mam wielką przyjemność przywitać powstańców Warszawy, a wśród nich zaszczyt i honor wiceprezesa środowiska pułku AK Baszta i innych mokotowskich oddziałów powstańczych pana Eugeniusza Tyrajskiego. Wszystko na świecie przemija powoli. I pamięć o szczęściu i o tym, co boli. Wszystko przemija. Tak chce przeznaczenie. Jedno tylko zostaje wspomnienie. I my w tej chwili możemy już tylko wspominać to, co działo się w Warszawie 70 lat temu, ale także to, co działo się później. A to, co te moje ostatnie słowa dotyczą właśnie tego miejsca, gdzie my jesteśmy, tego Kopca, o którym nie wszyscy wiedzą, że przecież powstał z gruzu Warszawy. A w tych gruzach są szczątki powstańców, ale przede wszystkim mieszkańców Warszawy. Padały bomby, domy były zwalane. Wtedy, w czasie powstania, spod gruzów nikt nie wydobywał tych, którzy tam zostali. Dopiero parę lat po wojnie rozpoczęto porządkowanie miasta. I te gruzy zwalonych domów zaczęto zwozić tutaj. Ten kopiec powstał z tych gruzów zwalonych w czasie niszczenia miasta, w czasie powstania warszawskiego, a jeszcze bardziej po powstaniu warszawskim, kiedy Niemcy niszczyli, palili i niszczyli inne domy, poszczególne domy.
ponieważ te szczątki ludzkie, które zostały w tych ruinach, muszą być jakoś czczone i wtedy nasz kolega z baszty, Eugenii Szajewski, przystąpił do uczczenia tego miejsca pamięci tym pomnikiem, przy którym stoimy. Ja może to mówię ze szczególnym wzruszeniem, bo wiem na pewno, że w tych gruzach tutaj, które znajdują się pod naszymi nogami, są szczątki brata mojej matki, mojego wuja. Wiem, że walczył w batalionie Krybar, że znalazł się na ulicy Wareckiej w szpitalu powstańczym i że ten dom był zwalony właśnie przez wojnę, przez bombę i nikt tych ludzi stamtąd nie wydobył, a następnie te gruzy właśnie z tej ulicy, z tych domów znalazły się tutaj. Dlatego proszę mi wybaczyć to moje wzruszenie, że ja w ten sposób mówię. Ale to jest pamięć tego bardzo sympatycznego, kochanego człowieka. A takich ludzi tutaj, szczątków tych ludzi, znajduje się znacznie więcej. Nie będę rozwlekał swojej wypowiedzi, tylko jeszcze raz podkreślam, że stoimy właściwie na grobie wielu mieszkańców Warszawy. Cześć ich pamięci. Za chwilę nastąpi złożenie wieńców pod pomnikiem. Proszę. Byłaś dla nas radością i dumą, jak stal prężna, jak żywioł surowa. Ustom pieśnią, sercu krwawą łuną, armio krajowa. W bohaterów prowadziłaś ślady, naród zwarty jak grupa szturmowa. Aż spłynęłaś krwią na barykady. Armio krajowa. Choć nagrodą było ci wygnanie, kula w plecy, cela betonowa. Co się stało, to się nie odstanie. Armio krajowa. Nas nie stanie, lecz ty nie zginiesz. Pieśń cię weźmie, legenda przechowa. Wichrem chwały w historię popłyniesz. Armio krajowa.
Cześć i chwała!